Dzień dobry. Dzisiaj chciałem Wam pokazać mój nowy nabytek, czyli filtr kubełkowy Aheim Classic 150. Wyląduje on w akwarium 25 litrów, a to dlatego, że w kostce 20 litrów ciągle mam problem z powierzchnią wody, ciągle zabrudzona jest. Ten filtr Aquarela FZN Versa Max FZN1. Kaskada nie za bardzo sobie daje radę z tą błoną, dlatego stwierdziłem, że tam wrzucę, że tam przyniosę filtr Smart Oase, a nowy filtr zawita w 25 litrach i po dłuższym namyśle zdecydowałem się właśnie na ten filtr. Dobra, zobaczmy co tu mamy, a może najpierw co nieco z technikaliów. No więc tak, dedykowany od 50 do 150 litrów, wydajność pompy 300 litrów na godzinę. Pojemność na media filtracyjne 1 litr, pobiera 5 W. Maksymalna wysokość 1,20 m. Myślę, że taki filtr sprawi, że będę miał porządną nadfiltrację w 25 litrach. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Filtr. Pewna instrukcja z gwarancją. Węże. Co dziwne, węże są w dwóch rozmiarach. Ten jest 12 na 16 na wlocie, a na wylocie jest 9 na 10. Tu mamy rurki jedne. Tu mamy deszczownicę. Wloty i wyloty i podstawka na filtr. No dobra, bierzmy się za wsypanie mediów filtracyjnych. Najpierw otwórzmy. Są trzy zaczaski. Zdejmujemy głowicę. Tutaj mamy dwa sitka, wata, czy też włóknina, jak ktoś tam woli, gąbka, no i na samym dole jest drugie sitaczko. Dobra, wkładamy sitko z powrotem. Dobra, teraz tak, jakich użyję mediów? Kupiłem sobie pół litra Matrixa. Kupiłem sobie ćwierć litra Prime Pour. Ale tu mam używaną ceramikę z Aquaela z Kaskady, a także trochę z filtra Oase, więc trochę już będzie tej biologii na start, jeżeli chodzi o ten filtr. No to zaczynamy od gąbki. Dobra, trochę mi zejdzie na wsypywaniu tej używanej ceramiki, więc się widzimy za chwilę. Dobra, mniej więcej tyle weszło ceramiki, tej używanej, więc sporo. O, teraz wsypiemy Matrix. Dobra, wsypiemy wszystko. No jak mam być szczery, to teraz nie za bardzo mam gdzie wsadzić jeszcze tego Prime Pour. Chyba niepotrzebnie go kupiłem. No bo tak, tu włożę wazelinę. Czy tą watę filtracyjną, zwał jak zwał. Sitko. No i tak będzie na styk. Przynajmniej tak mi się wydaje. Patrzmy. No, nawet za dużo. Może będę musiał jednak trochę tego Matrixa wyjąć.
Dobra, media wsypane, filtr zamknięty. Teraz czas na zabawę z rurkami i wężami. Filtr jest podłączony. Tam węże jeszcze będę musiał przyciąć, ale to mniejszy problem. Filtr jest bardzo cichy. Niemal bezgłośny. Co mnie wkurza, to te zielone węże i zielone wloty i wyloty, jeszcze kuźwa, napis Eheim jest. Ale to jeszcze bym przeżył, natomiast problem jest taki, że za bardzo mi dmucha. Tu widać, jak się rozbija ten nurt wody. Więc będę musiał sobie dokupić jakąś końcówkę, jakiś wylot, który ten nurt wody mi trochę osłabi. Oczywiście mógłbym założyć deszczownicę, ale popatrzcie, zielone. Strasznie by to kiepsko wyglądało. Także tak, rośliny akwariowe, ich sklep mam niedaleko, jakieś 10 minut drogi, to zaraz do nich wpadnę po jakąś fajną końcówkę na wylocie. Jestem z powrotem. Kupiłem sobie taki wylot w kształcie kuli. Dlaczego taki, a nie inny? Ponieważ z tego, co widziałem na filmikach na YouTubie, dosyć mocno zmniejszy mi ten nurt, a po drugie, dzięki temu, że będzie ta woda szła trochę do góry, to będzie mi ją rozbijała tafle wody, więc nie powinienem mieć problemów z błoną białkową. No zobaczymy, jak będzie w praktyce, ale myślę, że powinno być ok. Oczywiście, skoro już byłem w sklepie, to stwierdziłem, że skoro mam wylot, to walnę sobie i wlot. Kupiłem sobie taki oto śliczny wlot, Orchidea się to nazywa, firmy VIF. Też powinien troszkę stłumić ten filtr, ponieważ jak widzicie, nacięcie ma tylko z jednej strony, z tyłu nie ma, dosyć wąskie, więc będzie ok. A jakbym chciał tu mieć krewetki, to mi ich nie zaśnie. Bardzo fajna rzecz. Także ja się biorę za montowanie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało już po zamontowaniu. Słuchajcie, zestawik jest zamontowany. Tam z tyłu mamy wlot przezroczysty, tu mamy tą kulę, ten wylot. No i tak trochę widzę mały problem, ponieważ nie wiem, jak będzie z cyrkulacją. Bo większość tutaj idzie, jak widzicie, w górę. Tak troszkę się rozchodzi po powierzchni. Natomiast nie wiem, czy właśnie w te rejony akwarium będzie dochodził dwutlenek węgla. Nie wiem, czy tam będzie widać. O, tam jest z tyłu. Coś go tam zasysa i troszkę tu tego idzie. Troszkę tego dwutlenku węgla w prawą stronę. Ale nie wiem, czy to będzie wystarczająca ilość. W każdym razie dałem sobie tam z tyłu indykator. Kolor widzicie, jaki jest, czyli ciemnozielony, a to dlatego, że podmieniłem wodę. Połowę wymieniłem wodę w akwarium, zrobiłem podmianę. Jest wieczór, zobaczymy, jak jutro będzie rano to wyglądało. Czy zmieni kolor, czy nie. Jak nie zmieni koloru, to znaczy, że cyrkulacja jest do dupy. Dystrybucja CO2 tak samo i trzeba będzie kombinować ze zmianą ustawienia tego wylotu. Minęło 12 godzin, kolor nie zmienił się, indykatora, więc trzeba będzie coś pokombinować z ustawieniem tego wylotu, a także z ustawieniem dyfuzora. Dobra, słuchajcie, tak to sobie wymyśliłem. Dyfuzor dałem na środek, prawie że pod nią jest wylot, dzięki czemu dwutlenek węgla dociera niemal do każdego, no chyba wszędzie, do każdego zakamarka akwarium. Tak tu sobie wiruję. Z drugiej strony też podobnie, ale tam nie wiem, jak się za bardzo kamerą dostać. W każdym bądź razie dałem sobie tutaj dyfuzor, żeby zobaczyć kolor. Jest zielony, jest. Zmierzyłem sobie pHKH, wyszło mi 30 ppm tego dwutlenku węgla. No i co, myślę, że tak to na razie zostanie.
Myślę, że teraz cyrkulacja jest w akwarium dobra. Dwutlenek węgla też powinien teraz wszędzie tutaj docierać. Zresztą chyba o tym, że ten dwutlenek węgla dociera wszędzie widać. Znaczy świadczy to, że jak widzicie, roślinki bardzo ładnie bąblują, dobrze rosną. No i co na razie tak zostanie. Oczywiście ta rurka troszkę do dupy wygląda, ale to jak podrosną rośliny, to ją zakryją. Nie będzie jej widać. No i co? Na razie z filtra jestem zadowolony. Cichutki, nic się nie zapowietrza, elegancko chodzi. No i to chyba wszystko. Aha, zapraszam. Jeżeli lubicie duże baniaki, typowo roślinne, to zapraszam na kanał Aquakoń, gdzie możecie sobie obejrzeć akwarium 400 litrów, gdzie jest ponad 50 różnych gatunków roślin. Kolega nawodzi także na aqualdropie, jak i ja, więc możecie się co nieco dowiedzieć także o nawożeniu. W każdym razie baniak warto obejrzenia, więc zapraszam na kanał Aquakoń. I to chyba tyle. Dzięki za obejrzenie filmiku i do zobaczenia.